Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Starosto, Szanowni Koleżanki i Koledzy Radni, mówiące Szanowni Państwo. Dzisiaj zajmę Państwu troszkę dłużej czasu, ponieważ mam kilka spraw związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Płocku. Zacznę od pierwszej bardzo ważnej sprawy. Jak zapewne wszyscy z Państwa pamiętacie, w 2010 roku nasz powiat płocki dotknęła wielka tragedia związana z powodzią. Powiat płocki, niektórzy dyrektorzy tego wydziału uczestniczyli w tej sytuacji, jeśli mogę tak to wyrazić, związanej z powodzią. W starostwie w Płocku pracują osoby, którym naprawdę zależy na dobrym funkcjonowaniu tego starostwa, a także na tym, aby starostwo to było pomocą dla naszych mieszkańców. I z racji na to otrzymałem informacje od właśnie tych wysokiej rangi urzędników, iż oto pan starosta w przypływie swojej wielkiej dobroci dał niektórym urzędnikom wysokiego szczebla nagrody za powódź. Nagrody, które były przyznane od bardzo dużej ilości środków finansowych. Prosiłem pana starostę już od półtora roku o udostępnienie pewnych informacji z tym związanych. Pan starosta ukrywał te informacje, nie udostępniał ich. Udostępnił mi tylko 3 osoby z 7, które otrzymały nagrody za powódź, szanowni państwo. Ale 19 marca 2014 roku odbyła się rozprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, na której to rozprawie reprezentował Starostwo Powiatowe w Płocku pan mecenas, który jest tutaj obecny. Rozprawa dotyczyła nieudzielenia informacji publicznej związanej z udzieleniem premii za powódź, a także z jedną sprawą związaną z działalnością Starostwa Powiatowego w Płocku. O dziwo, pan mecenas w przypływie swojej, że tak powiem, pewnie w cudzysłowie miłości do mojej osoby, zażądał na rozprawie zwrotów kosztów postępowania sądowego ode mnie jako radnego. Chciałem państwu zaznaczyć, że zdziwiło mnie to bardzo, ponieważ pan mecenas jest zatrudniony w tym starostwie. Obsługa prawna tego starostwa w skali miesiąca to jest 16 tysięcy złotych. Sąd poprosił pana mecenasa o to, aby wskazał paragraf, na którym żąda ode mnie zapłaty. Niestety pan mecenas nie potrafi, ponieważ takiego paragrafu nie ma. To tak na marginesie. A więc chciałem państwa poinformować, że aby uzyskać informacje, które są bardzo ważnymi informacjami, musiałem czekać półtora roku, aż w końcu sąd zajął sprawę w tej kwestii. Oczywiście po uzyskaniu pełnych informacji państwo jako radni o wszystkim się dowiecie. Jak zapewne państwo przypominacie sobie, na przedostatniej sesji Rady Powiatu pan starosta informował nas o kontroli Domu Pomocy Społecznej w Goślicach. Nawet jeden radny, kolega Andrzej, tak na mnie się pewnie troszkę zdenerwował, że mówiłem o domniemanych kradzieżach. I pewnie miał rację, ponieważ nie miał tych dokumentów, które ja uzyskałem. I wcale mu się nie dziwię. Poprosiłem pana starostę o protokół z kontroli Domu Pomocy Społecznej w Goślicach. Oczywiście takowego protokołu nie dostałem, ponieważ pan starosta poinformował mnie i trzyma tylko nieuwierzytelnioną kopię. Dziwię się dlaczego i z jakim prawem ma taką nieuwierzytelnioną kopię, ale jeśli posiada, to posiada. Pan starosta odmówił mi uzyskania takiego protokołu. Odwołałem się do pana wojewody. Widocznie pan wojewoda też korzysta z takiej obsługi prawnej, a nie innej. Pan wojewoda odmówił mi udostępnienia protokołu kontroli doraźnej. Odwołałem się do ministra pracy i polityki społecznej, a także ministra administracji i cyfryzacji. Premier Donald Tusk zajął miejsce w sporze kompetencyjnym. Nakazał udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, szanowni państwo. I oto na moje ręce trafił protokół z kontroli
Domu Pomocy Społecznej w Goślicach przeprowadzony w dniu 21, 23, 27, 29 maja. To, co jest w tym protokole, Szanowni Państwo, trudno mi nawet nazwać. I mówić o tym nie będę w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ będę wnioskował o to, aby Rada przegłosowała, iż taki protokół powinien trafić do każdego radnego naszego powiatu. Abyście Państwo zauważyli, co działo się w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach. Przepraszam, tylko jedno zdanie wtrącę. Przepraszam Panie Radny, że Panu przeszkadzam, ale Pan Starosta miał o tym mówić w informacji z okresu międzysesyjnego, bo i na pewno powie, bo prokuratura prowadząc dochodzenie sprawy ułożyła. Tak informacyjnie dla Pana. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo, że informuje mnie Pan o rzeczach oczywistych, o których już dawno wiem. Nie usłyszał Pan w moich słowach informacji o tym, iż prokuratura umorzyła czy nie umorzyła. Ja odnoszę się, Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Przewodniczący, do protokołu kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach i na tym bym zakończył. Ponadto chciałem Państwa radnych wszystkich poinformować, iż sąd jasno i namacalnie zaznaczył, iż każdy radny powiatu płockiego, nie tylko, ma prawo zadawania pytań w trybie dostępu do informacji publicznej, a nie tylko w trybie interpelacji. To, żeby była jasność. Na tym bym zakończył jeden temat. Mam jeszcze jedno zapytanie, które będzie sformułowane w formie pisemnej i pytającej. Kieruję te słowa teraz między innymi do Pana Sekretarza, a później do Pana Starosty. W gminie Bodzanów, upoważnił mnie do tego ten człowiek, który prosił mnie o pomoc, zamieszkuje mieszkaniec o imieniu i nazwisku Pan Janusz Dymek. Pan Janusz Dymek od dobrych kilkunastu lat walczy o swoje prawo, o swoją sprawiedliwość. Walczy, może to za duże słowo, z Panem Starostą i Wydziałem Architektury i Budownictwa i dyrektorem Panią Haliną Dąbrowską. Chciałem Państwu powiedzieć, że w imieniu Pana Starosty Wydział ten wydał, jak dobrze pamiętam, pięć decyzji zostało unieważnionych przez Pana Wojewodę. No i w końcu po długim okresie czasu, dnia 6.03.2014 roku, Starosta Polski wydał jednak decyzję taką, jak powinien wydać już kilka lat temu, ale do meritum. 9. Panie Sekretarzu, 9.09.2013 roku wpłynęła na Pana ręce skarga na dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa. Zapewne Pan Mecenas opowie Panu Sekretarzowi, jak taka skarga powinna być procedowana, jakie są sankcje zakreślone za brak udzielenia odpowiedzi i do chwili obecnej mieszkaniec, który prosił, abym zajął się tą sprawą, nie dostał od Państwa żadnych informacji. Mam nadzieję, że ta sprawa będzie wyjaśniona, Panie Sekretarzu, i osoba odpowiedzialna za tego typu działanie zostanie od niej wyciągnięta konsekwencja służbowa. Wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej. Proszę o informację, kto jest odpowiedzialny za stan rzeczy skargi złożonej na ręce Pana Sekretarza przez mieszkańca powiatu płockiego Janusza Dymka na działanie dyrektora Wydziału Pani Karoliny Dąbrowskiej. Kto jest odpowiedzialny za wydanie niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych, które zostały uchylone przez Wojewodę Mazowieckiego w myśl obowiązujących przepisów prawa dla mieszkańca powiatu płockiego Pana Janusza Dymka i jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte od osoby odpowiedzialnej za tego typu działanie w nawiązaniu do obowiązujących przepisów prawa. Proszę o odpowiedź, czy starosta, wicestarosta, a także dyrektorzy poszczególnych wydziałów w myśl obowiązujących przepisów prawa mogą otrzymywać dodatkowe umowy zlecenia na wykonywanie prac dla starostwa powiatowego w Płocku
i czerpać z tego rodzaju zyski, działalności zyski w postaci wypłat dodatkowych wynagrodzeń sięgających kilkudziesięciu tysięcy złotych. Proszę o udostępnienie upoważnień i zakresu, jeśli takowe występują, kto je wydał i na jakiej podstawie prawnej, dla członków zarządu powiatu, do podpisywania wszelkiego rodzaju umów związanych z działalnością starostwa powiatowego w Płocku. Świetne protokoły kontroli domu pomocy społecznej w Gośnicach. Proszę o odpowiedź, jakie konsekwencje służbowe zostały wyciągnięte od osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości wymienione w protokole kontroli przeprowadzonym przez wojewodę mazowieckiego w nawiązaniu do obowiązujących przepisów prawa. Proszę o informację, czy pracownik starostwa powiatowego w Płocku może sam dla siebie wystąpić o nagrodę uznaniową i ją otrzymać w myśl obowiązujących przepisów prawa. Proszę o informację, na co wydatkowane zostały środki finansowe przeznaczone na promocję powiatu płockiego w 2013 roku. Proszę o szczegółowe informacje i kserokopię dokumentów z tym związanych. Proszę o udostępnienie planu wydatków, informacji na co przeznaczone w roku 2014 zostaną środki finansowe w wysokości 250 tysięcy złotych związane z promocją powiatu płockiego. Proszę o informację, ilu pracowników zostało przyjętych od 2010 roku do chwili obecnej do pracy w starostwie powiatowym w Płocku na stanowisku pomoc administracyjna. Ilu z tych pracowników otrzymało umowę o pracę bez konkursu i na jakiej podstawie prawnej było przeprowadzone to działanie, jeżeli sytuacja taka miała miejsce. Proszę o informację, ile środków finansowych wydatkowanych zostało na całą działalność prawniczą Biuletynu Powiatowego Powiatu Płockiego od 2010 roku do chwili obecnej. Proszę o szczegółowe informacje i kserokopię dokumentacji w tej sprawie. Panie Przewodniczący, stawiam wniosek formalny o to, aby każdy z radnych otrzymał protokół kontroli poważny prowadzony do pomocy społecznej w Kościelcach. Dziękuję. Dziękuję panu Albertowi Kołodziejskiemu, radnemu powiatu, za branie głosu. To w punkcie interpelacji zapisania pan Andrzej Samoraj, radny powiatu. Bardzo proszę.